Na 7-8 już musimy być w takiej odległości, żebyśmy po wyciągnięciu ręki przed siebie byli w stanie się złapać. I znowu idziemy dalej. Panowie, zaczynam od Waszych kroków. Utrzymujemy ten sam rytm. Stawiam krok do prawej strony i wyciągam takim obszernym ruchem prawą rękę przed siebie. Dostawiam lewą nogę bez przenoszenia ciężaru ciała. Wracam w lewo, wystawiam lewą rękę, tupnij prawą. I jeszcze raz w prawo, tupnij lewą. I tutaj zróbmy pauzę. Dobrze, zwróćcie uwagę tutaj tylko na małą różnicę tych kroków, że już nie wystawiamy stóp przed siebie, tylko te stopy teraz są blisko. Panie, oczywiście znowu lustrzane odbicie, czyli krok na lewą nogę, podaję partnerowi cześć. Następnie stawiam krok na nogę prawą, podaję lewą dłoń niżej. Teraz krok na nogę lewą i to jest nasze stop. I zwróćcie uwagę, że tak, po pierwsze to na co zwróciła uwagę Paulina, lewa ręka jest poniżej prawej i z krokiem teraz do panów prawej strony dwie ręce idą w prawo. To jest nasz zamach, przygotowanie do następnej części. Czy policzymy ten fragmencik? Tak, policzmy sobie ten fragment, czyli już jesteśmy tutaj blisko siebie. I mamy, jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.